jacy ludzie trafiają do Scholi. Czasem zupełnie przypadkowi, czasem znajomi znajomych. To są ludzie z zupełnie różnych środowisk. Z zupełnie różnych stron też Warszawy, a czasem nawet i Polski. To jest coś, co na początku myślałam, że będzie dużą odskocznią dla mnie, no bo w tygodniu trzeba się skupić na sprawach szkolnych. Ale okazało się, że po prostu to stało się moim życiem, można tak powiedzieć. Miałam 14 lat, przyszłam na pierwszą próbę do Freedom i już zostałam. Głos to nie jest tylko dźwięk, który się wydaje. Głos człowieka jest tym, co go bardzo wyraża. Dlatego ludzie, którzy przychodzą i odważają się wspólnie zaśpiewać, dzielą się sobą, dzielą się swoją historią, dzielą się tym, kim są. I w ten sposób ta wspólnota jest bogata. Skąd się pan wziął u Dominikanów? Prosto z nieba. A jestem parafianinem. Kiedy ja zacząłem tutaj śpiewać, to śpiewałem w Scholi studenckiej, mając blisko 50 lat. Więc taki student byłem, jak mówiłem, że śpiewam w studenckiej. No to zawsze mówiłem, zaraz, to co, to nie mogę studiować? Co zachwyca w Scholi dominikańskiej? Różnorodność ludzi. Oczywiście pieśni piękne, ale wielobarwność ludzi. Zwykłym momentem jest dla mnie pierwsza próba, która gromadzi ludzi, którzy się w większości nie znają. I ten moment, kiedy podaję dźwięki i pierwszy raz śpiewamy wszyscy razem. Z naszego doświadczenia już wieloletniego prowadzenia Schul wynika, że to nie jest tylko harmonia muzyki, ale to jest też harmonia ludzi o podobnej wrażliwości, którzy kochają piękno. To jest też jakby współbycie ludzi, którzy razem w jakiś sposób chcą szukać Boga.